Szczęście Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W zasięgu kamer, która po wielu trudnościach została spuszczona w Wiercony Odwiert, nie ma zasypanych górników. Poinformował przed chwilą Wojciech Jaros, rzecznik kopalni Wujek w Rudzie Śląskiej. W najbliższym czasie przeprowadzona zostanie próba głosowa i najprawdopodobniej ratownicy spuszczą kapsułę z żywnością, wodą oraz lekarstwami. Równolegle do prowadzonych działań kombajn drąży chodnik w rejonie, gdzie mogą być zaginieni. Zanim jednak dotrze w docelowe miejsce, czeka go wiele dni pracy. Otwór z powierzchni ma umożliwić dostarczenie górnikom żywności, wody i leków. Jeżeli oni tam są, jeżeli będzie z nimi kontakt, podanie kapsułą ratowniczą, taką 10-centymetrowej średnicy, żywność, woda, jakieś lekarstwa, dlatego też na górze, gdy kamera będzie już zejdzie na dół, będzie też lekarz, który będzie, prawda, przynajmniej wzrokowo oceniał, w jakim oni mogą być, w jakim mogą być stanie. Akcja ratownicza w kopalni Wujek trwa od 18 kwietnia. To następstwo wstrząsu w tzw. ruchu Śląsk, części kopalni Wujek znajdującej się w Rudzie Śląskiej. Według ekspertów akcja jest jedną z najtrudniejszych w historii polskiego górnictwa. Po raz kolejny rodzice niepełnosprawnych dzieci protestują w Warszawie. Podczas pikiety przed Pałacem Prezydenckim chcą zwrócić uwagę na ustawę, nad którą pracuje rząd i która jeszcze bardziej pogorszy ich sytuację. Rodzice niepełnosprawnych dzieci przyjechali z całej Polski. Od długiego już czasu są oburzeni postawą rządu. Jesteśmy lekceważeni, ignorowani. Rodzice z dziećmi niepełnosprawnymi tak naprawdę nie mają stabilności żadnej. Czujemy się jak wyrzutki społeczeństwa tak naprawdę w tym momencie i dlatego jesteśmy znów zmuszeni do wyjścia na ulicę. Zgodnie z ustawą, nad którą pracuje rząd, wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy mieliby otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne. Jego przyznanie zależne byłoby od kryterium dochodowego 1000 zł, a wysokość od wieku niepełnosprawnego. Opiekunowie osób, które nie ukończyły 18 lat, mieliby świadczenie w wysokości 1200 zł w 2015 roku oraz 1300 zł od 2016 roku. Gdy podopieczny przekroczy ten wiek, świadczenie byłoby zmniejszane do 800 zł. Ustawa miałaby wejść w życie w lipcu tego roku. Rodzice mają nadzieję na spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim i przekazanie mu petycji oraz swoich postulatów. Chcą również udać się przed kancelarię premier Ewy Kopacz, dla której przygotowali propozycję porozumienia. Jeżeli rozmowy nie będą satysfakcjonujące, rodzice planują protestować w Warszawie do 9 maja. Zapowiadają też protest w Brukseli. Kolejne zamieszki w Knurowie. 9 osób zatrzymała policja pod zarzutem czynnej napaści na funkcjonariuszy lub ich znieważenia. Mimo to miniona noc była znacznie spokojniejsza niż poprzednia. Sprawa ma związek ze śmiercią jednego z kibiców, który został postrzelony przez policjantów. Powodem trwających od soboty zamieszek w Knurowie jest śmierć 27-letniego kibica, który zginął trafiony gumowym pociskiem wystrzelonym przez policjanta podczas tłumienia burt na miejscowym stadionie. Do pierwszych starć z policją doszło w pobliżu szpitala, w którym zmarł mężczyzna. Zgromadzeni rzucali wtedy w mundurowych kamieniami i butelkami z łatwopalnym płynem. Zatrzymano wówczas 6 osób. Następnego dnia w niedzielę wieczorem przy komisariacie w Knurowie zebrała się kilkusetosobowa grupa. Manifestacja początkowo przebiegała spokojnie, jednak przed godziną 22 część demonstrantów zaatakowała ochraniających jednostkę policjantów. W stronę funkcjonariuszy poleciały m.in. butelki i kamienie. Odpierając atak, policjanci użyli pałek służbowych, broni gładkolufowej i armatki wodnej. Później zaczęło się wyłapywanie najbardziej agresywnych napastników. Zatrzymano w sumie 30 osób. W trakcie starć chuligani uszkodzili 5 policyjnych samochodów i elementy policyjnego wyposażenia. Od soboty łącznie poszkodowanych zostało 15 policjantów, 3 zostało poparzonych. W przypadku pozostałych są to urazy od uderzeń twardymi przedmiotami. Minionej nocy policja znów odnotowała przypadki ataku na funkcjonariuszy. W rejonie komisariatu w Knurowie przemieszczały się nieduże grupki liczące od 10 do 20 osób. Dwukrotnie obrzucili policjantów niebezpiecznymi przedmiotami i wyzwiskami. 5 osób zatrzymano pod zarzutem czynnej napaści na funkcjonariuszy, 4 za znieważenie ich. W zajściach nikt nie ucierpiał, nie było też strat materialnych.
To ostatni dzwonek dla wyborców, by dopisać się do spisu osób chcących zagłosować w wyborach prezydenckich. Dziś upływa termin zgłoszeń osób, które czasowo przebywają poza miejscem zameldowania, a także dla osób bezdomnych. Warunkiem koniecznym do spełnienia, by dopisać się do rejestru wyborców, jest złożenie pisemnego wniosku z prośbą o możliwość oddania głosu w urzędzie gminy, na terenie której chcemy wziąć udział w wyborach. Wniosek musi zawierać nazwisko, imiona bądź imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zameldowania. Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które mają umożliwić składanie wniosków o przyznanie zasiłku przez internet, będą przedmiotem dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Zmiany pozwolą także na elektroniczną wymianę informacji pomiędzy urzędami oraz przeprowadzenie wywiadu środowiskowego za pomocą e-kwestionariusza. Nawet 800 tysięcy osób, które pobierają świadczenia rodzinne, ma skorzystać na zmianach przy składaniu wniosków w tej sprawie. Chodzi o to, by mogły one trafić do urzędów za pomocą internetu, co docelowo ma przyspieszyć czas ich rozpatrywania i ukrócić biurokrację. To także ułatwienie dla blisko 40 tysięcy osób niepełnosprawnych. Sprawą elektronicznego systemu składania wniosków zajmie się dziś Rada Ministrów. Szefowie resortów rozpatrzą również projekt nowelizacji Kodeksu Pracy, który ma zakazać wykonywanie określonych prac kobietom w ciąży i karmiącym. Oceniony zostanie również projekt wytycznych do prowadzenia oceny wpływu konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Inicjatywa ma ukrócić proceder tworzenia zbędnych ustaw i rozporządzeń. Kolejny punkt to projekt uchwały, za pomocą której ma zostać utworzony polski kontyngent policji do udziału w misji doradczej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie. Dziś drugi dzień maturalnego maratonu. Maturzyści mierzą się z królową nauk matematyką. Po wczorajszej maturze z języka polskiego abiturienci mieli chwilę na złapanie oddechu i nabranie sił. Podążając za słowami Galileusza, matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. Punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli rozwiązywanie zadań. Na zadania otwarte i zamknięte mają 170 minut, a do dyspozycji czarny długopis lub pióro, ołówek, linijkę, cyrkiel. Dopuszczalny jest także kalkulator, ale tylko z najprostszymi funkcjami matematycznymi. Matura z matematyki przeraża maturzystów. Przez większość uznawana jest za najtrudniejszy z obowiązkowych egzaminów maturalnych. Najbardziej mi się wydaje, nie tylko ja się obawiam matematyki podstawowej, dlatego że na maturze próbnej oficjalnej z CKE poziom był bardzo trudny. Zresztą jak pamiętamy, co druga osoba, gdyby to była oficjalna, nie zdała. I dlatego mi się wydaje, że każdy teraz najbardziej się jej obawia. Po południu część maturzystów zdawać będzie także egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej. Jutro z kolei egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Czy Czesław Kiszczak odpowie za przyczynienie się do śmierci górników w kopalni Wujek w grudniu 1981 roku? Prokuratura w Katowicach chce, aby sąd okręgowy wznowił zawieszoną od 2 lat sprawę dotyczącą tej masakry. Czesław Kiszczak już na początku lat 90. został oskarżony przez prokuraturę o doprowadzenie do śmierci górników i sprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia protestujących. Kiszczak 13 grudnia 1981 roku wysłał szyfogramy do jednostek milicji, w których wydał rozkaz pacyfikacji strajkujących górników. 15 i 16 grudnia pluton specjalny ZOMO strzelał do protestujących w kopalniach Manifest Lipcowy i Wujek. W pierwszej rannych zostało 4 górników, w Wujku natomiast zginęło 9 górników, a 24 zostało rannych. W 1996 roku sąd okręgowy uniewinnił Kiszczaka. 8 lat później skazał go na 2 lata w zawieszeniu. W 2008 roku sprawę umorzono z powodu przedawnienia. 3 lata później Czesław Kiszczak ponownie został uniewinniony. Wszystkie te wyroki ostatecznie uchylał sąd apelacyjny w Warszawie, zwracając sprawę do sądu okręgowego. Ostatni raz Kiszczak pojawił się na sali sądowej w lutym 2013 roku. Jego obrońca twierdził wtedy, że stan zdrowia jego klienta nie pozwala na uczestnictwo w rozprawach. Z tego powodu sąd okręgowy zawiesił sprawę. Decyzję w 2013 roku utrzymał sąd apelacyjny. Śledczy z Katowic jednak nie odpuszczają. Domagają się od sądu okręgowego podjęcia postępowania przeciwko Kiszczakowi w sprawie Wujka.
Prokuratura powołuje się na najnowszą opinię lekarzy dotyczącą zdrowia byłego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którą przygotowano w ramach procesu dotyczącego wprowadzenia stanu wojennego. Biegli uznali, że stan zdrowia Kiszczaka znacznie utrudnia jego uczestnictwo w czynnościach procesowych. Nie stwierdzili jednak, żeby całkowicie to uniemożliwiał. Dlatego też sędzia sądu apelacyjnego zdecydował, że udział Kiszczaka w sprawie dotyczącej stanu wojennego jest możliwy pod pewnymi warunkami. Na podobną decyzję liczą teraz prokuratorzy z Katowic w sprawie masakry w kopalni Wujek. Kolejny atak na katolików we Francji. Tamtejszy sąd nakazał władzom niewielkiej miejscowości na zachodzie Francji usunięcie pomnika świętego Jana Pawła II. Powód? Uznano, że jego wyeksponowanie w miejscu publicznym było sprzeczne z zasadą laickości. Monument świętego Jana Pawła II został wzniesiony w 2006 roku w bretońskiej miejscowości na zachodzie Francji. Pomnik przedstawia postać papieża Polaka pod łukiem, ze szczytu którego wznosi się ogromny krzyż. W sumie pomnik ma ponad 8 metrów wysokości. Sąd w Brytanii ocenił, że samo wzniesienie pomnika nie było sprzeczne z prawem. Decyzja uderzająca w katolików została wydana na podstawie wkomponowania postaci świętego Jana Pawła II pod łuk i krzyż. Przez swój układ i wymiary pomnik ma charakter ostentacyjny, przecząc tym samym konstytucji, która akcentuje laicki charakter Republiki Francuskiej, a także prawu z 1905 roku ustanawiającemu rozdział kościoła od państwa. Ocenił francuski sąd. Zgodnie z wyrokiem sądu nakazującym usunięcie pomnika z obecnej lokalizacji, miasto na dostosowanie się do decyzji ma 6 miesięcy. Prawicowy mer zapowiedział złożenie apelacji i oświadczył, że wyczerpie wszystkie środki dopuszczone przez prawo, aby zapobiec usunięciu pomnika. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się w samo południe. Zapraszam. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. W naszym programie Czas na prognozę pogody. Zapraszam. W całym kraju możemy dziś liczyć na dużo słońca i pogodne niebo. Przed południem zachmurzy się jedynie na nizinie szczecińskiej i tu możliwy drobny deszcz. Po południu sytuacja delikatnie się zmieni. We wschodniej części Polski nadal będzie pogodnie, natomiast na zachodzie zaznaczy się front z burzami, lokalnie niewykluczony grad. Na termometrach wysokie wartości. Od 20-23 stopni na północy do 29 w rejonie Dolnego Śląska. Ciśnienie będzie spadać, a na barometrach w Warszawie 1013 hektopaskali. Powieje dość silny wiatr z południa i południowego wschodu. Dziękuję Państwu za uwagę, a przed nami szczegółowa prognoza pogody dla regionów. Zapraszam.